Wizy do Kenii miały być zniesione. Oficjalnie są gdzieś zniesione, tych wiz do Kenii nie mamy, natomiast mamy trochę inny dokument zwany dokumentem podróży turystyczną, rejestracją elektroniczną. Natomiast uzyskanie tego dokumentu wygląda praktycznie tak samo jak wizy wcześniej. Są też pewne zmiany, które wbrew pozorom nie ułatwiły podróży. Wiążą się z tym, że musimy te dokumenty aplikować, znając pewne informacje podróżne. Dzisiaj na temat wizy do Kenii, których nie ma, natomiast mamy dokumenty podróżne, które okazują się bardziej skomplikowane niż sama wiza. Będę rozmawiał z Kasią. Dzień dobry. Dla formalności nazywam się Tomek, pracujemy razem w Visa Service, gdzie na co dzień pomagamy w załatwieniu różnych spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędów. Zanim przejdziemy do wiz do Kenii, zachęcam do subskrypcji kanału, gdzie będziemy informować o nowych sprawach związanych z wizami i nie tylko. Czym się ono charakteryzuje, jak wygląda procedura, ile to kosztuje i czym się różni od wizy. Mm-hmm. Tak, obecnie do Kenii nie mamy już takiej procedury stricte wizowej, uzyskujemy ET, natomiast szczerze mówiąc można by powiedzieć, że samej różnicy, jeżeli chodzi o wniosek, sposób złożenia takiej aplikacji wizowej, dużej różnicy tutaj nie ma. Różnice już się pojawiają, jeżeli chodzi o cenę. ET jest tańsza, ponieważ kosztuje $34, natomiast to jest właściwie, powiedziałabym, że jeden plus takiej ET. Jeśli chodzi o dane podawane we wniosku do ET, tych danych podajemy więcej, musi mieć chociażby numer lotu. Tak więc kupowanie biletów takich last minute, jeżeli chodzi o Kenię, to jest bardzo popularną praktyką, niestety, ale już w dużej mierze odpada. Nie ma także wiz darmowych dla dzieci poniżej 16 roku życia, co wcześniej funkcjonowało, jeżeli chodzi o Kenię. No i tych danych jednak tak jak mówiłam, we wniosku podajemy więcej. Jeżeli chodzi o jakby długość pobytu, jeżeli chodzi o też ważność, tutaj różnicy nie ma, to jest dalej 90 dni i 30 dni pobytu. Czyli tak sumując, mamy dokument podróży, czyli ET zamiast wizy. Tak. Natomiast tak, zmieniała nam się cena na niższą, natomiast wizy musimy wyrobić także dla dzieci. Wcześniej dokładnie były do 16 roku chyba te wizy wydawane bezpłatnie. Czy można było dziecko dopisać do wizy, którą otrzymywała osoba. Czyli dla osób, czy dla rodzin z większą ilością dzieci tak naprawdę te ułatwienia są troszeczkę większymi utrudnieniami. Dokładnie. Trzeba na to zwrócić uwagę. No i wspomniałeś o tym, że trzeba tam dodać jakieś numery lotów, informacje na temat podróży, tak więc nie można tej wizy wyrobić wcześniej bez planowania podróży. Musimy mieć konkretnie zaplanowany dzień podróży i wiedzieć, jakimi liniami lotniczymi, jakim samolotem będziemy wracać do Kenii. Dokładnie tak. No, musimy mieć takie dane podać we wniosku. Wcześniej nie było to wymagane. Można było tak w ogóle nie wpisywać, można było wpisać jakikolwiek planowany lot, a jeżeli plany się zmieniły, to wszystko było w porządku. No w tym momencie niestety, ale zgodnie z tymi oficjalnymi danymi, ten lot powinien się po prostu zgadzać. Ile oczekujemy na tą wizę i z czym ewentualnie można mieć kłopot, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Standardowy czas oczekiwania to jest tak do 72 godzin, oczywiście ona potrafi coś szybciej. Jeśli chodzi o to, z czym możemy mieć kłopot, to wydaje mi się czasami z płatnościami. No wiadomo, po prostu przy płatności kartą elektroniczną te płatności zawsze chcą zadziałać, z Kenią zdarza się, że jest problem. No i samo złożenie wniosku, no jednak wypełnienie danych tutaj wydaje mi się, że bez problemu. Jedyne co też czasami widzimy, to że klienci wygrywają złe zdjęcia tak naprawdę do ety. Istniała wcześniej wiza wschodnioafrykańska, gdzie klienci zaczynali podróż od Kenii, później mieli Rwandę, Ugandę, w zależności od planu. Teraz ta ETA pozwala na podróżowanie po tych trzech krajach, czy ona jest tylko i wyłącznie przygotowana na wizytę w Kenii? Oficjalnie aplikujemy o taką ET i widnieje tam informacja, że to jest wiza, a właściwie dokument na jednokrotny wjazd. Natomiast w praktyce, zgodnie z podstawami na stronie rządowej, przez którą aplikujemy, jeżeli chodzi o wjazdy do krajów właśnie takie jak Uganda czy Rwanda, jeżeli wyjedziemy z Kenii, to ta wiza nie traci ważności. Możemy później do niej wrócić, o ile jesteśmy w okresie ważności dokumentu, czyli tych 90 dni. Natomiast w praktyce zdecydowanie zalecalibyśmy, żeby to sprawdzać każdy raz przed podróżą. Nasze plany dokładnie, lepiej to jeszcze może potwierdzić z ambasadą. Natomiast rzeczywiście na stronie rządowej taka informacja się pojawia, że jeżeli wyjeżdżamy do którychś z krajów wymienionych u nich na liście, no to możemy sobie wjechać później na tej samej wizie.
W czym Ty możesz pomóc, jeśli chodzi o wizę do Kenii? Jak my w ogóle pomagamy? Jak wygląda u nas proces? Znaczy tak, wiadomo, że to nie jest jakoś bardzo skomplikowana procedura, nie jest to bardzo trudny wniosek, natomiast oczywiście są rzeczy, których trzeba pilnować, czy właśnie zdjęcie, czy chociażby numer lotu, czasami też klienci nie wiedzą, gdzie ten wniosek złożyć, ponieważ stron jest bardzo duża, jeżeli chodzi o wizę do Kenii. Z naszej strony my możemy zająć się całością, możemy przyjąć wniosek, złożyć, przepracować do klienta, tak naprawdę wysyłamy tylko gotową wizę. Więc tak naprawdę po upełnieniu wniosku u nas na stronie, po wniesieniu płatności za proformę, my przychodzimy do realizacji i klient dostaje gotowy dokument tylko, żeby mieć przy sobie w trakcie podróży. Tak więc, szanowni Państwo, gdybyście chcieli pomocy przy wizie do Kenii, która nie jest wizą jakoś skomplikowaną, zachęcamy do kontaktu. Mogą wystąpić problemy ewentualnie w płatnościach, ewentualnie w załącznikach, które trzeba dodać do wizy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, gdzie będziemy publikować nowe informacje na temat wiz do Kenii i także innych. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.